Ojciec Pio, część druga. San Giovanni Rotondo, 22 września 1968 roku. W pozostałych rolach. Muzyka. Ojciec Pio czeka na ekscelencję. Zdjęcia. Reżyseria. Zostaw nas samych. Nie mogę. Polecono mi nie ruszać się stąd. Kto tu wydaje polecenia? Są rzeczy, które tylko jemu mogę powiedzieć. Po tym, co widziałem, nie ma takiej potrzeby. Ale ja mam taką potrzebę. Chciałbym się wyspowiadać przed księdzem. Skoro nie ma już żadnych oznak twojej świętości, wyjaśnij mi przynajmniej, dlaczego. Jeszcze ksiądz nie zrozumiał? Jestem skończony. Więc powiedz prawdę, zanim będzie za późno. Ojciec Gemelli miał rację? Ojciec Gemelli powiedział, że jestem histerykiem. On był sławnym lekarzem. A ja biednym bratem. Ten wyrok ciągnął się za mną przez całe życie. Ale ja się nie skarżę. Kościół powinien być ostrożny. Zresztą nie była to wina ojca Gemelli, ale szatana. Wiem. Ksiądz nie lubi o tym rozmawiać, ale proszę mi wierzyć, on istnieje i jest przebiegły. Ojcze. Allora ancora non hai capito.
Jeszcze nie zrozumiałeś? Ja jestem panem ciemności, a ty idiotą. Idź precz. Ciekawe, czy i tym razem pocieszy cię twoja wiara. Odbiorę ci osobę, którą kochasz najbardziej. Ma uwięźniętą przepuklinę. Trzeba go natychmiast zawieźć do Foggi na operację. On nie chce nawet położyć się do łóżka. Pio, słyszałeś, co powiedział doktor? Masz jechać do Foggi. Nie ruszę się stąd. Ojcze, to poważna sprawa. Jedźmy do Foggi. Mam tam odpowiednie warunki. Tutaj się zorganizuj, doktorze. Tu też możesz mieć te swoje warunki. Ja nie opuszczę klasztoru. Zobaczymy, co da się zrobić. Dziękuję, panie doktorze. Może pan liczyć na naszą pomoc. Proszę o wyrozumiałość. Pio, wyjaśnij mi, co się stało. W życiu za wszystko się płaci. Za dobro i za zło. Za wszystko się płaci. Wejdź, ojcze. Wszystko gotowe. Ty, oprawco, nie możesz się doczekać, kiedy mnie poćwiartujesz jak jagnię. Im szybciej zoperujemy tę przepuklinę, tym lepiej. Uprzedzam, nie chcę być uśpiony. Nie mogę operować bez narkozy. Co ty mówisz? Nie, Paulino. Wiesz, co mu chodzi po głowie? Chce mnie uśpić, żeby przyjrzeć się moim stygmatom, prawda? Istotnie miałem taki zamiar. No właśnie. A ja mam zakaz pokazywania ich komukolwiek. Nie przejmuj się moim bólem, jestem przyzwyczajony. Paulino, ustaw mi tu dwie gromnice. Jeśli on popełni błąd, będę już gotowy. Witaj, Franci. Ludzie mówili, że jesteś chory, więc przyjechałam. Co robisz? Mamo. Wszystkim wolno je całować. Dlaczego ja nie mogę? Kto to widział, żeby matka całowała syna po rękach? Nie całuję ich od siebie, ale od twoich braci, od ojca i wujków. Dość tego. Wstań. Co ci jest, mamo? Usiądź. Siadaj. To nic. Podróż mnie zmęczyła. Zobaczyłam cię i teraz mogę wracać do Pietrelciny. Zostaniesz ze mną przez jakiś czas. Spędzimy razem Boże Narodzenie. Mam spać z zakonnikami? Uważaj na stopień. To jest Maria Pajl. Przygotowała dla ciebie pokój.
Mama! 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 Dokąd się wybierasz? Jeszcze nie jesteś zdrowy. Rozumiem. Przynajmniej ogrzej się. Jak się czujesz, mamo? Wreszcie sobie odpocznę. Nie zostawiaj mnie. Co ja pocznę bez ciebie? Nie płacz. Od 3 dni tak klęczy. Nie je, nie śpi. Może ja z nim pomówię? To na nic. Nawet mszy już nie odprawia. Tato, nie masz tu już nic do roboty. Powinieneś wracać do domu. A ty? Co zrobisz, synku? Będę czekał, tato. Będę czekał. Corpus meum.
Chociaż wtedy, gdy jest ciało Chrystusa. Nie patrzcie na zegarek. Mówiono mi o tym, ale nie chciałem wierzyć. 3 godziny na odprawienie mszy. O nie. Ojciec musi dostosować się do praktyki stosowanej przez innych kapłanów. 30 do 35 minut powinno wystarczyć. We mszy jest męka Chrystusa. Chcecie umieścić zegar nawet na Kalwarii? Takie są polecenia. Zgodnie z dekretem świętego oficjum, od dziś zakazuje ci się, ojcze, celebrować mszę w obecności wiernych. Kobietom nie będzie wolno medytować w kościele, a brama klauzury musi być zawsze zamknięta. Ponadto zakazuje ci się spowiadania mężczyzn i kobiet. Jak to? Przecież tylko to umiem robić. Kto się zatroszczy o duszę tych biedaków? Ojciec Paulino zostaje zdjęty ze swojej funkcji i przeniesiony do innego klasztoru. Jego miejsce zajmie ojciec Raffaele. Dlaczego macie do niego pretensje? Mnie ukażcie. On jest niewinny. Ojcze Raffaele, powierzam ci skrupulatne wypełnianie tych poleceń. Narobiłem ci kłopotów, Paulino. Co ty mówisz? Wręcz przeciwnie. Kiedy się znajdę po tamtej stronie, będę mógł powiedzieć, mój przyjaciel jest świętym. Jakim tam świętym? Wtedy mnie wpuszczą. Proszę cię, kiedy znajdziesz się w raju, pamiętaj o mnie. Umowa stoi. Teraz idź już, bo się rozpłaczę. Idź. Najdroższe i ukochane córki, cierpię, widząc was na dworze w zimne, deszczowe dni. Wzrusza mnie wasza miłość. Ja też wszystkie was kocham. Módlcie się często i nie rozpraszajcie się. Zawsze będę waszym pasterzem. Najdroższy i czcigodny ojcze, pytasz, dlaczego chodzę wciąż wokół klasztoru. Robię to, żeby być bliżej ciebie. Gdyby mój ojciec był pozbawiony wolności, krążyłabym przez cały dzień wokół jego więzienia. Ojcze, długo wpatrywałem się w okienko korytarza prowadzącego do cel, mając nadzieję cię zobaczyć. Zastanawiam się, czy to grzech tak ciebie potrzebować.
Kiedy ty modlisz się na chórze, ja siedzę na strychu, skąd mogę patrzeć na klasztor. Dotrzymuję ci towarzystwa, modląc się za ciebie. Moja ulubiona córko, twoja wierność jest dla mnie wielką pociechą. Podobnie jak ty, wielokrotnie zastanawiałem się, czy pisanie do ciebie jest grzechem. Poprosiłem Boga o odpowiedź. Na nic mu nie pozwalają. Traktują go jak więźnia. Od wielu miesięcy nikt już nie chodzi do kościoła. Grupy modlitwy rozwiązują się. Wszystko zniszczyli. Przyznaj się. Jesteś w nim zakochana. Owszem. Ale nie tak, jak myślisz. Sądzisz, że cię nie rozumiem? Ja też go kocham. Bardziej niż samego siebie. Zanim go poznałem, moje życie nie miało sensu. Ani moje. Teraz, kiedy nie mogę go widywać, co mam ze sobą począć? Nie martw się. Odgrzałem stare znajomości. W ten czy w inny sposób zmuszę ich, żeby go nam oddali. Muszę już iść. Dbaj o siebie. Czy wiesz, ojcze, co to jest? Przeczytaj tytuł. Antychryści w Kościele Chrystusowym. Wiesz, kto to napisał? Twój przyjaciel Brunatto. To szantażysta. Musisz go powstrzymać. Wymyśl jakiś sposób. Nawet Ojciec Święty jest zaniepokojony. Teraz, kiedy jesteśmy bliscy podpisania konkordatu z państwem włoskim, ostatnią rzeczą, jakiej nam potrzeba, jest skandal. Napisz do niego, ojcze. Zrób, co chcesz, ale powstrzymaj go. To rozkaz. Czego pan chce? Dzień dobry. Muszę zobaczyć się z ojcem Pio. Ma zakaz widywania się z panem, ale ja muszę z nim mówić. Czy pan nie rozumie, że go pan zniszczył? W Rzymie sądzą, że to on był głównym inspiratorem. Nieprawda. On jest niewinny. Chwileczkę. Muszę z nim mówić. Ojcze, słyszysz mnie? Wiem, że mnie słyszysz. Wiem, że jesteś na mnie zły, ale nie miałem wyboru. Tylko w ten sposób można zmusić tych z Rzymu, by cię uwolnili. Nie mogę być ci posłuszny.
Ojcze Pio, patrz, kto przyjechał. Ile czasu minęło? Usiądźmy. Muszę z tobą pomówić. Dobrze, Gaetano, później skończymy. Usiądź, ojcze. Pamiętasz, jak przyjechałem do Pietrelciny z dwoma wiadomościami, jedną dobrą, a drugą złą? Oczywiście. Zacznijmy od złej. Nie przejmuj się, jestem przyzwyczajony. Nie, Piuccio. Tym razem mam dla ciebie tylko jedną wspaniałą wiadomość. Twoja niewola skończona. Tylko nie zaczynajmy wszystkiego od początku. To nie zależy ode mnie. Czerwca 1940 roku wybiła godzina roszczeń. Tłum ciśnie się w stronę Duce, oczekując na najważniejszą decyzję. Walczący na ziemi, na morzu i w powietrzu. Czarne koszule rewolucji i legionów. Mężczyźni i kobiety Włoch. Imperium i Królestwo Albanii. Posłuchajcie. Nasze pisma z wypowiedzeniem wojny zostały już przekazane na ręce ambasadorów Wielkiej Brytanii i Francji. On żyje. Powiedział, że cię widział. Zakonnik, podobny do ciebie jak dwie krople wody, ocalił go przed granatem, który wybuchł tuż przy nim. Dziękuję. Klącze, powiedz mi, żeby wstała. Nie mogę stać tu przez cały dzień. Mam dużo pracy. Ojcze, jaki los spotkał tych chłopców? Poszukaj w kieszeni innej fotografii. Jakiej fotografii? Poszukaj w kieszeni. Przykro mi. Żaden się nie uratował. Ojcze, uspokój się. Wszystko będzie dobrze. A ty? Po co przyszedłeś? Chcę się wyspowiadać. Nie martw się. Twoja dusza jest już uzdrowiona. Wkrótce wyzdrowieje twoje ciało, ale na front nie pójdziesz. Ojcze? Trzymaj ręce przy sobie. Ojcze, mój mąż był na okręcie, który zatonął. Niedługo dostaniesz od niego wiadomość. Ojcze, to cud. Co się stało? W Foggi wielka bomba spadła na pięciopiętrowy budynek. Zatrzymała się w piwnicy, ale nie wybuchła. Było tam pełno ludzi, którzy modlili się przed twoją fotografią. Coś podobnego. Wobec tego ja też muszę sobie załatwić zdjęcie tego ojca Pio. Następna, proszę. Następna, proszę. Ojcze, nie ma nikogo. Gdzie się podziałem? Odesłałam je do domu. Dlaczego? Bo jesteś zmęczony. Od ponad 10 godzin tu siedzisz. Przychodzą, bym zdjął z nich krzyż. Dlatego ja muszę go nosić. Ale nie możesz brać na siebie wszystkich cierpień tego świata. Wszystkich, nie. Tylko te, na które zasłużyłem. Chodź. Dokąd? Na dwór. Świeci księżyc.
Chcę ci coś pokazać. Spójrz w niebo. Patrz uważnie. Wśród tych gwiazd jest twoje imię. Kto je napisał? Astronom. Kpisz ze mnie, ojcze. Jest tam. Widzisz go? Popatrz. Przedstawiam ci go. Co takiego? Szpital. Nie mogę wciąż błagać o cuda. Musimy zbudować wielki szpital. Po wojnie będzie wielu chorych i rannych. W chorym człowieku jest Chrystus, ale w chorym biedaku Chrystus jest po dwakroć. Wyrwiemy te krzaki. Zrobimy wyłom w górze, między skałami i zbudujemy wielki dom, który przyniesie ulgę cierpiącym. I pamiętaj, sprowadzimy tu najlepszych lekarzy na świecie. Skąd weźmiemy pieniądze? Nie martw się. Matka Boża otwiera nie tylko serca, ale i portfele. Samoloty. Ukryjmy się. Wczoraj w Benevento zginęło ponad 100 osób. No to nie musimy się obawiać. Jest nas tylko dwoje. Więc co zrobiła Maria Pyle? Sprzedała resztę rzeczy, które posiadała. Dostała za to ponad 20 milionów, więc z 10, które wcześniej zebraliśmy, mamy 30. Wiem, że to wciąż za mało, dlatego trzeba coś wymyśleć. Tu jest potrzebny cud. Cud? Albo ktoś sprytniejszy od diabła. Nic, poniu, chodź tutaj, jak się masz? Dobrze, ojcze, a ty? Ucałuj mnie. Jak ci poszło? Udało się. Sprzedałem... Mów bez obaw. To jest Angelo Battisti. Przepraszam, Emanuele Brunatto. Miło mi. To nie było łatwe. Tylu Niemców kręci się teraz po Paryżu. Ale dobry interes to dobry interes. Nawet podczas wojny. Mam tu list kredytowy. Opiewa na 3 miliony franków francuskich. Oddaj go jemu, zajmuje się administracją. Teraz o wszystkich machlojkach, które zrobiłeś, by zdobyć te pieniądze, opowiesz mi w konfesjonale. Nic takiego. Tak twierdzisz? Zobaczymy, czy to nic takiego. Można. Przyszedł inżynier Candeloro. Pan inżynier. Ojcze, muszę cię prosić o wybaczenie. Dlaczego zrobiłeś piękny projekt? Nie nazywam się Candeloro, lecz Angiolino Lupi. Nie jestem prawdziwym inżynierem, tylko fotografem. Nie jest inżynierem? Więc kim jesteś? Fotografem. Nawet fotografem nie jesteś. Robiłeś zdjęcia zmarłym i przemywałeś im twarz letnią wodą, żeby wyglądali jak żywi. Pamiętasz? Później pracowałeś jako stolarz, prawda? Byłeś także murarzem,
a nawet o szóstym. Potem przyszedłeś do mnie. A teraz musisz się zająć realizacją swojego projektu. Nie mogę, ojcze. Dlaczego? Inżynier z Foggi złożył na mnie doniesienie, że bezprawnie posługuje się tytułem. Będę odpowiadał przed sądem. Kto temu inżynierowi przyznał tytuł? Kto mu go dał? Profesorowie. A ty otrzymałeś swój od samego Pana Boga. Tutaj musicie patrzeć. Niech się pani uśmiechnie. Proszę się nie ruszać. Liczę do trzech. Jeden, dwa, trzy. Zróbcie sobie zdjęcie z ojcem Pio, śmiało. Chroni przed urokiem i nieszczęściem. I co z tym zrobimy? Ojcze, to moja praca. Skończysz z tą bufonadą? Tak czy nie? Wynoś się. Czy tu jest targ? Czy to targ? Tutaj modlą się ludzie. Tutaj ludzie przychodzą się modlić. Idźcie stąd. Wracajcie do domu. Piękny gest. Efektowny. Ale nie wydaje mi się, by ktoś cię posłuchał. To miasteczko stało się fabryką ojca ze stygmatami. Oni są biedni, ale udało ci się ich zdemoralizować. A kto wyzyskuje ubóstwo swych braci, obraża siebie i Pana Boga. Ja tylko próbowałem im pomóc. O nie, grałeś na ludzkim strachu. Podczas wojny łatwo było powiedzieć, ten wróci, a tamten nie. W oparciu o rachunek prawdopodobieństwa zapewniłeś sobie sławę świętego. Jakiego świętego? Skończ z tą fałszywą pokorą. Zawsze grałeś rolę ofiary, prześladowanego. Chciałeś, by uwierzono, że Kościół cię potępia. To nieprawda. Wiem, że nieprawda. Niektórzy papieże cię szykanowali, ale Pius XII i Paweł VI bronili cię. Ja także zawsze kochałem Kościół. Skoro z takim uporem nie chcesz uznać swoich grzechów, nie zasługujesz na przebaczenie. Zastanawiam się, co ja tu jeszcze robię. Tracę swój czas. Nie ja ci jestem potrzebny, ale lekarz. Zawołam kogoś. Nie. Niech ksiądz zaczeka. I nie zostawia mnie samego. Chcę opowiedzieć o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce wiele lat temu. Co się stało? Było jeszcze wiele osób. Jesteś zbyt zmęczony. Przyjdą jutro, ojcze. Jutro. Ci ludzie potrzebują rozmowy.
Kto to? To młody ksiądz, który czeka na ciebie. Przybył z bardzo daleka. Jemu z pewnością nie możemy odmówić. Jak się nazywasz? Karol Wojtyła. Chodź, pomódlmy się razem. Modliliśmy się przez całą noc. Do dzisiaj modlę się za niego. Pewnego dnia zostanie papieżem. Dobrym papieżem. Niech ksiądz to zapamięta, a przekona się, czy mówiłem prawdę. Chcesz odpocząć, czy dalej będziemy rozmawiali? W moich stronach powiadają, że są trzy niepotrzebne rzeczy. Mycie głowy osłom, dolewanie wody do morza i rozmowa z księżmi. Wie ksiądz, już się kiedyś spotkaliśmy. Wiele lat temu. Ksiądz przeszedł obok mnie i nawet na mnie nie spojrzał. Pomóż mi, ojcze. Woła cię. Chcą mnie zabić. Niech mnie ksiądz rozgrzeszy. Nie chcę umierać w grzechu. Czemu go nie rozgrzeszysz? To młody chłopiec. Proszę cię, pomóż mu. Dlaczego nie chcesz go rozgrzeszyć? Nie widzisz? Potrzebuję cię. Pomóż mu. Pomóż. Chcesz mi wmówić, że znajdowałeś się w dwóch różnych miejscach jednocześnie? Wiesz, że w przeszłości zostałbyś oskarżony o czary? Jedynym wielkim znakiem chrześcijanina jest sam Jezus Chrystus. Ja tylko nosiłem Chrystusa w moim ciele. Chcesz przez to powiedzieć, że uważasz się za drugiego Chrystusa, za kogoś w rodzaju współodkupiciela? Nie. Nie zabiegałeś o to, by ludzie w to wierzyli? Ja tylko uczestniczyłem w jego cierpieniach. Chodź, tato. Usiądź bliżej ognia. Chcę wyjechać. Chciałbym wrócić na trochę do Pietrelciny. Dobrze, tato. Wracaj. Ale nie mam na podróż. Daj mi pieniądze. Ja? Ja nie mam pieniędzy. Jak to nie masz? Przysyłają ci je ze wszystkich stron. To nie są moje pieniądze. Są przeznaczone na budowę szpitala. Zostań. Przecież dobrze ci tutaj.
Co z ciebie za syn? Dwa razy jeździłem do Ameryki, żeby ci zapewnić naukę. A ty mi odmawiasz marnych groszy na podróż do Pietrelciny. Tato. Ja nie mam pieniędzy. Co ci jest? Na pomoc. Tato, musisz się wyspowiadać. Co ty mówisz? Aż tak ze mną źle? Tak. Zaczekaj, Franci. Gdybyś go poprosił, może bym mnie uzdrowił. Nie mogę. Mam z nim umowę. O nic nie mogę go prosić dla siebie. Dla innych o wszystko, ale dla siebie o nic. Ale ja się boję. Nie chcę umierać. Powiedz mu, on cię wysłucha. Nie mogę, tato. Wyspowiadaj się. Wstydzisz się? Zróbmy tak. Ja ci opowiem o twoich grzechach, a ty będziesz odpowiadał: przebacz mi, Boże. Zgadzasz się? Zdradziłeś mamę z tamtą Amerykanką. Skąd wiesz? Tato, masz tylko odpowiadać: przebacz mi, Boże. Przebacz mi, Boże. Kiedyś sprzedałeś dwie owce, nie mówiąc o tym w domu. Przebacz mi, Boże. Po pijanemu pobiłeś się z Michele o granicę działki. Przebacz mi, Boże. Wiele razy posyłałeś mamę do pracy w polu, nawet kiedy była brzemienna. Przebacz mi, Boże. Tato, odpuszczam ci wszystkie twoje grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Weź mnie za rękę. Więc on mi przebaczył. Powiedziałem mu, że mój ojciec ma stwardniałe dłonie, ale serce ma miękkie. Kocham cię, tato. Ja ciebie też. Ja też.
Francesco. Francesco. Tak się trudzisz, Francesco, by ratować innych, ale nigdy nie udaje ci się uratować tych, których kochasz. Może byś się pocieszył. Przyprowadziłem ci kogoś, kto osłodzi ci życie. Odejdź. Idź precz, nieczysta istoto. Jest na dole w piwnicy i czeka na ciebie. Idź. Jest gotowa cię przyjąć. Głupcze, jeśli ty nie skorzystasz, ktoś inny to zrobi. Precz. Kleonice. Widzisz? Sprowadziłem ją dla ciebie. Idź. Wykorzystaj ją. Jesteś głupcem. Zostaw ją, głupiec. Zostaw ją. Zobacz, kto przyjechał. Lea Padovani. Jest jeszcze piękniejsza niż w kinie. Mogę prosić o autograf? Zaczynaj, córko. I pamiętaj, że tutaj się nie gra. Tu trzeba mówić prawdę. Nie przyjechałam dla siebie, ojcze, ale dla mężczyzny, którego kocham. Wiem, że go kochasz, ale wiem również, że on nie należy do ciebie. Ma żonę, prawda? Jest poważnie chory i lekarze dają mu kilka miesięcy życia. Ale to nie ty go uratujesz. Jeśli go nie zostawisz, umrze w grzechu. Kocham go. Jak mogę go zostawić? Wybieraj. Twoja miłość albo jego życie. Teraz odejdź. Ojcze, nie mogę. Dość tego. Chyba nie spodziewasz się, że udzielę ci rozgrzeszenia. Cierp, jeśli zdołasz. Milcz i módl się.
Więc co postanowiłaś, córko? Zostawię go, ojcze. By został zbawiony. Będzie zbawiony. A ja? Ty będziesz miała zawsze przyjaciela w Chrystusie. Nigdy nie będziesz sama. Ojcze, chciałabym zostać twoją córką. Już nią jesteś. Zawsze nią byłaś. Panowie, bracia w Chrystusie, dom ulgi w cierpieniu został wreszcie wybudowany. Dziękuję naszym dobroczyńcom ze wszystkich stron świata. To dzieło dzięki waszej pomocy powstało z woli opatrzności Bożej. Oto ono. Podziwiajcie i błogosławcie je wraz z nami. Wszyscy pracujcie i sprawujcie apostolską misję przynoszenia ulgi chorym duszom i ciałom. Lekarze, waszą misją jest leczenie chorych. Jeśli jednak do łoża chorego nie przyniesiecie miłości, wasze lekarstwa na niewiele się zdadzą. I pamiętajcie jeszcze o jednym. Szpitale są dla chorych, nie dla lekarzy. Jak to mówią? Lepiej być myszą między dwoma kotami, niż chorym między dwoma lekarzami. Teraz sobie pójdę, zanim i u mnie znajdą jakąś chorobę. Usiądź, ojcze, nie mamy wiele czasu. Nie, dziękuję, wolę stać. Jeśli do jednego żołnierza przyjechał cały sztab główny, to musi chodzić o coś poważnego. Co zrobiłem tym razem? Nie przyjechaliśmy, żeby cię karać, ale dlatego, że potrzebujemy twojej pomocy. Zaufaliśmy pewnemu bankierowi, który nie był tego wart. Daliśmy mu wszystkie nasze pieniądze, żeby je zainwestował z zyskiem. Dochód chcieliśmy przeznaczyć na budowę nowych klasztorów.
Ale on zbankrutował. Teraz musimy zwrócić pieniądze wszystkim wiernym, którzy powierzyli nam oszczędności całego życia. Ten bankier Pana Boga, ten czarodziej od pomnażania pożyczonych pieniędzy, jaki procent wam dawał? Bywało, że nawet 90. Nie tylko nas w to wciągnął, ale wiele innych zgromadzeń religijnych. Jeśli nie załatwimy tej sprawy, wybuchnie skandal, który wszystkich nas doprowadzi do ruiny. Mogę jedynie modlić się za was z nadzieją, że Pan Bóg mnie wysłucha. Nie zrozumiałeś, ojcze. Potrzebujemy pieniędzy, które zebrałeś na szpital. Powierzono mi te pieniądze, bym je spożytkował na rzecz chorych, a nie po to, by spłacać wasze długi. Jestem zmuszony przypomnieć ci, ojcze, że złożyłeś ślub posłuszeństwa. Będę posłuszny. A jakże? Proszę, to wszystko, co mam. Jest jeszcze cukierek. Weź go. Ale pieniądze na szpital są nietykalne. To twoje ostatnie słowo? Mam tylko jedno. Znów mamy wojnę. Co zrobić? To szatan nastawia brata przeciwko bratu. Przecież to rozbój. Przynajmniej tym razem musisz się bronić. Nie mam już sił. Jestem zmęczony. Modlę się do Boga, żeby szybko mnie wezwał do siebie i uwolnił. Poza tym nie chcę sprawiać kolejnej przykrości naszemu Panu. Ja mogę to zrobić. Ile masz lat? 70. A co? Jeszcze chcesz kruszyć kopię? To nie dla ciebie. Pomyśl o swoim zbawieniu. Nie mogę patrzeć, jak cierpisz. To samo spotkało także Jezusa. Jak leci? Chodźcie tu do mnie. Patrzcie, co wam przyniosłem. Pellegrino, weź papier, pióro i pisz. Drogi Giuseppe, bądź spokojny. Ojciec Pio będzie się modlił za twoją żonę. Ale ty też się modl. We dwójkę będziemy stanowić większą siłę. Wzywałeś mnie, ojcze? Skoro Matka Boża postanowiła, że tu zostanę, zabierzmy się do roboty. Zło zwycięża się uczynkami. Pellegrino, kiedy będziesz odpowiadał na ten list, włóż do koperty trochę pieniędzy. Ci ludzie są w potrzebie. Nie zapomnij. Zapisz sobie.
Gemma. Pamiętasz tę dziewczynkę, która urodziła się bez źrenic? Odzyskała wzrok. Chodzi do szkoły. Angelino, posłuchaj. Musisz poszukać lokali sklepowych, bardzo dużych. Otworzymy spółdzielnię spożywców. Gdybyś miał jakiś problem, przyjdź do mnie. Dobrze, ojcze. Angelino. Ale ceny muszą być niskie. Dużo niższe niż w sklepach komunistów. Dobrze. Kleonicze. Upiekłam ci twoje ulubione ciasto, ojcze. Pięknie pachnie. Dobra rzecz. Atmosfera jest bardzo zła. Lepiej, żebyś nie pokazywała się przez jakiś czas w klasztorze. Ja nie umiem bez ciebie żyć, ojcze. Masz przecież Jezusa. Za pozwoleniem jest on ważniejszy ode mnie. Nie martw się. Zawsze będziesz miała miejsce w moim sercu. Co zrobisz, ojcze? Podaruj mi tę chusteczkę. Pomacham ci z góry na pożegnanie. Na pożegnanie? Dokąd się wybierasz? W świat, by trochę nam mieszać. Zobaczysz. Ojciec Pio narobi więcej hałasu po śmierci niż za życia. Co ty mówisz, ojcze? Zostaniesz z nami na zawsze. Agostino, modliłem się, żeby cię jeszcze zobaczyć. Przebacz mi. Przebacz. Ale co? Byłeś moim mistrzem. Wszystkiego mnie nauczyłeś. Nie umiałem bronić mego syna. Nie. Nie umiałem bronić mego syna. To nieprawda. Znowu będą cię atakowali. Nie przejmuj się. Piuccio, synu, przebacz mi. Chcesz odnowić swój ślub? Ślub? Ja go odnowię za ciebie. Chcesz? Ja, ojciec Agostino z San Marco in Lamis, ślubuję i przyrzekam Bogu Wszechmogącemu i błogosławionemu Ojcu Świętemu Franciszkowi, że przez całe życie będę przestrzegał reguły braci mniejszych, żyjąc w posłuszeństwie, nie posiadając nic własnego,
i w czystości. A ja, ojciec Pio z Pietrelciny? Jeśli wypełnisz wszystkie te śluby, obiecuję ci w imieniu Boga życie wieczne. Proszę zostawić nas samych. Po pierwsze, chciałbym się dowiedzieć, dlaczego jeszcze nie przekazałeś środków domu ulgi w cierpieniu do banku zgodnie z poleceniem. Ostatnio nie czułem się dobrze. To niedopuszczalne, żeby zakonnik, który ślubował życie w ubóstwie, obracał setkami milionów. Ja niczym nie zarządzam. To zadanie administracji. Ale daj mi te dokumenty. Wszystko podpiszę, tylko pozwólcie mi nadal być kapłanem. O tym także musimy pomówić. Będę z tobą szczery. Nigdy ci nie wierzyłem. Jesteś wizjonerem, który tak intensywnie myślał, że jest Chrystusem na krzyżu, że w końcu doczekał się stygmatów. To niech ksiądz spróbuje intensywnie myśleć, że jest wołem. Zobaczymy, czy doczeka się rogów. Mówiono mi także, że utrzymywałeś intymne stosunki z kilkoma kobietami z twoich grup modlitw. To oszczerstwo. Chyba nie zaprzeczysz, że szczególne stosunki łączyły cię z niejaką Cleonicę Morcaldi. To prawda, nie zaprzeczam. Cleonicę jest moją ulubioną córką. Także Franciszek wybrał Klarę. Ale Klara poszła do klasztoru, natomiast Cleonicę przychodziła do twojej celi. Cleonicę była zbuntowaną dziewczyną. Gdybym się nią nie zajął, zagubiłaby się. A ty ją ocaliłeś czy pogrążyłeś? Biedna córka. Ile oszczerstw musiała się nasłuchać. Ona jedyna była zawsze blisko mnie. Ja też potrzebuję pocieszenia.
Więc przyznajesz się do tej słabości. Twoje stosunki z Kleonicze nie miały wyłącznie charakteru duchowego. Dosyć tego. Dosyć. Kto dał księdzu prawo obrażania mnie? Czy ksiądz mnie nie widzi? Proszę na mnie spojrzeć. Mam ponad 70 lat, jestem stary, zmęczony i chory. A ksiądz ma odwagę oskarżać mnie o to, że grzeszę z kobietami. Ja tylko poszukuję prawdy. Nie. Ksiądz szuka kłamstw. I aby je znaleźć, jest gotów dopuścić się nawet profanacji. Biskup, który wykrada Bogu najświętsze tajemnice. Kto wydał polecenie umieszczenia mikrofonów w moim konfesjonale? Nie ja wydałem to polecenie. Tym razem ja księdzu nie wierzę. Nie wierzę, bo ksiądz wiedział i nic nie zrobił, żeby temu zapobiec. Dokąd idziesz? Nakazuję ci, żebyś został. Jeszcze nie skończyliśmy. Ja skończyłem. Jeśli macie dla mnie jakieś rozkazy, prześlijcie mi je pocztą. Otrzymuję tyle listów, że przeczytanie jednego więcej nie sprawi mi kłopotu. Ojcze Pio? Ojcze Pio, dobrze się czujesz? Pędź do szpitala i sprowadź jakiegoś lekarza. Pomóżcie mi. Pomóżcie. Co się stało? Co to za znak? Co to za znak? Na próżno na niego czekacie. Na próżno. Zmasakrowałam go. Nie. Pobiłam go do krwi. Zmasakrowałam go. Miałam rację. Stary nie odprawi dziś mszy. Co robisz, ojcze? Powinieneś leżeć. Sądzi, że mnie pokonał. Jeszcze nie wie, że to ostatnia bitwa. Ostatniego pojedynku. Nie mogę z nim przegrać. Dlaczego istnieje zło? Posłuchajcie uważnie. Pewna kobieta wypełnia czas haftowaniem. Obok niej siedzi synek na niskim stołeczku. Chłopczyk patrzy na pracę mamy, ale widzi ją od dołu, od spodu, więc mówi: mamo, co ty robisz? Jaki brzydki haft. Co wtedy robi matka? Pokazuje synkowi prawą stronę swojej pracy.
Wszystkie kolory są właściwe, a nici układają się w harmonijny wzór. Precz. Przyprowadźcie ją tutaj. Co robisz? Znowu jesteś na nogach? W imieniu Jezusa Chrystusa nakazuje ci szatanie, zostaw ją w spokoju. Zostaw ją w spokoju. W imieniu Jezusa Chrystusa nakazuje ci szatanie, zostaw ją. Zostaw. Widzieliście zło? Zło jest jak lewa strona haftu. A my wszyscy siedzimy na niskim stołeczku. Oto historia mojego życia. Historia chłopskiego syna, który tu przybył, ubogi. I ubogi odchodzi. To prawda. Popełniłem wiele błędów. I może nie ma na świecie człowieka gorszego ode mnie. Byłem drażliwy, ciemny. I sprawiłem wam wiele kłopotów. Sądzę jednak, że wystarczająco za nie zapłaciłem. Ale ja księdza zanudzam. Mów dalej, proszę. Mówi ksiądz, że zdradziłem zaufanie ludzi, że ich oszukałem. Ale ja musiałem wybierać pomiędzy osądem Kościoła, a nędzą i desperacją. La miseria, la disperazione.
A Chrystus mnie ściskał i mówił: idź naprzód, naprzód. Nie znam wszystkich planów Pana Boga. Możliwe, że wszystko to sobie wymyśliłem. Teraz, nawet jeśli ksiądz nie chce, proszę mnie rozgrzeszyć. Niech ksiądz nie pozwoli mi skończyć tak, jak temu biedakowi. Jakiemu biedakowi? Temu podczas wojny. Pomóż mi, Ojcze. Pomóż mi, proszę. Chcą mnie zabić. Niech ksiądz mnie rozgrzeszy. Nie chcę umierać w grzechu. Ksiądz nigdy sobie tego nie wybaczył. Strach jest ludzką rzeczą, ale nieważne. Ja go rozgrzeszyłem. A teraz niech ksiądz zajmie się mną. Co ojciec mówi? To ojciec powinien mnie rozgrzeszyć. Ależ nie. Ksiądz czynił to, co uważał za słuszne wtedy i teraz. Ja ojca prześladowałem, osądziłem i skazałem. Kościół czynił swoją powinność. Gdybyście mnie nie prześladowali, nie ocaliłbym duszy. Boże, co za ślepota. To samo przydarzyło się uczniom w Emaus. Często Chrystus przechodzi obok nas, idzie z nami, a my Go nie poznajemy. Kto wie, czy Ojciec i Bóg kiedyś mi przebaczycie? Obaj już to uczyniliśmy. Teraz ksiądz musi mi udzielić rozgrzeszenia. Mocą otrzymaną od Kościoła odpuszczam Ci wszystkie Twoje grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech ksiądz już idzie, już dość czasu księdzu zabrałem. Zanim pójdę, chcę, żebyś wiedział. Chcę, żebyś wiedział, że Ojciec Święty darzy cię wielką życzliwością. Dziękuję. Kochany papież, niech go ksiądz poprosi, by się za mnie pomodlił. Nie, ojcze, to on cię prosi o modlitwę. I ja też o nią proszę. Módl się za mnie.
ileż darów, ileż łask, ile cudów mi podarowałeś. Przyszedłeś, by żyć i cierpieć w moim ciele. Ja w Tobie, a Ty we mnie. Co za wielka tajemnica. Dzięki Ci, mój Ojcze. Dobrze, jestem gotowy. Kiedy tylko zechcesz. Ja, ojciec Pio z Pietrelciny, ślubuję i przyrzekam, że będę wierny przez całe swoje życie regule życia braci mniejszych. Podaruj mi tę chusteczkę, pomacham ci z góry na pożegnanie. Na pożegnanie? Dokąd się wybierasz? W świat, by trochę nam mieszać. Ojciec Pio umiera 23 września 1968 roku, 2 maja 1999 roku papież Jan Paweł II ogłasza go błogosławionym. Co roku ponad 7 milionów wiernych udaje się do sanktuarium w San Giovanni Rotondo na grób ojca Pio. Udźwiękowienie wersji polskiej Hagi Film i Wideo Wrocław. Tekst Małgorzata Surowiak-Larceri. Czytał Tomasz Orlicz.